Cześć, witajcie. Słuchajcie, chciałbym dzisiaj zaprezentować Wam dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, jaką udało mi się osiągnąć podczas robienia misji na WZ-111, jest to wbicie szóstego perka na STB. Znaczy szóstego, w sensie piąty na 100% i teraz robimy perk szósty. Myślę, że to jest całkiem niezłe osiągnięcie, biorąc pod uwagę, iż linia japońska wyszła troszkę ponad rok temu. Na osiągnięcie tego, co tutaj mam, czyli 5 perków na 100% i 6 na razie na 5%, załoga potrzebowała, jak widzicie, 2651 bitew. Nie jest to jakoś bardzo, bardzo dużo. Z tych 2000, na 2651 bitew, 1700 bitew jest rozegranych na STB1, teraz właśnie dobiłem do takiej okrągłej liczby, żeby ładnie wyglądało, czyli 1700. Natomiast o samym STB-ku oczywiście troszkę jeszcze poopowiadam, pewnie po przekroczeniu 2000 bitew, czyli przemyślenia, jakie przez ten rok nie naszły, odkąd ten pojazd kupiłem, przez ponad rok oraz przez tą liczbę bitew, różnych sytuacji, jakie udało się nagrać. I oprócz tych 1700 bitew, ponieważ nie dysponuję na razie żadnym pojazdem wyższotierowym do szkolenia załogi, aniżeli Chinookai, to zaraz Wam pokażę. Na Chinookaiu mam rozegranych, posortujmy sobie po nacjach. Tam, gdzie jest Japonia? Jest Japonia. Na Chinookaiu mam rozegranych 507 bitew, żeby... Zobaczcie, jakie poświęcenie z mojej strony, żeby robić załogę na tym STB-ku, grać tak paziowym czołgiem, jakim jest Chinookai, ale mimo wszystko staram. No, daje teraz tak naprawdę granie na piątkach daje niezły bonus do szkolenia kamuflażu, a dopóki nie wejdzie STA-2, to jeszcze w eventach, kiedy tam jest szkolenie załogi razy 3, czy nawet razy 2, czasami tym Chinookaiem się przejadę i jak widzicie 1700 również tutaj udało mi bitew na STB-1. A druga informacja, jak zapewne słyszycie, dorobiłem się nowego mikrofonu, jeśli chodzi o miejsce, gdzie nagrywam te filmy, a więc oczywiście jest to przy laptopie. Dajcie znać, czy jakość dźwięku jest lepsza. Oczywiście tam, gdzie gram, dalej będę miał mikrofon starszy, czyli tam Fatality na słuchawki. A tutaj mam nadzieję, że chociaż zmiana tego mikrofonu wpłynie troszkę, że te filmy będą troszkę milsze w odbiorze, a dźwięk również nie będzie też taki jakiś piszczący czy zbyt ostry. Wszystko, aby Wam się milej moje ględzenie słuchało. Oczywiście mam jeszcze jakiś tam materiał nagrany na starszym mikrofonie, który Wam opublikuję. To będzie bitwa na szmalturmie, ale to chyba jakoś przeżyjecie. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o mikro oraz o tym, że udało mi się zacząć szóstego perka na STB. Oczywiście daleko mi jeszcze do perka numer 7, jaki ma na swoim czołgu na Leopardzie I Pawlus, czy na AMX-50-100 New Multi Show, ale ja gram, po pierwsze oni grają więcej tymi pojazdami, aniżeli ja gram STB, to jest jedna rzecz. Mam nadzieję, że jeden i drugi poruszy, ile bitew ma ich załoga. Moja na razie ma 2500. Jest to też czołg, który wyszedł dość później. A gdybym ja grał, na pewno poświęcał więcej czasu na STB, to myślę, że ta załoga byłaby jeszcze lepsza. Ale ja chcę rozwijać różne pojazdy, różne klasy, żeby na tym kanale było jakieś urozmaicenie i żeby też dla Was było jakieś też urozmaicenie, żebyście mogli też zobaczyć, jakie mam zdanie na temat innych pojazdów, a poza tym grając różnymi czołgami cały czas gdzieś tam w tą grę chce mi się grać. Gdybym grał tylko STB, no to byłaby sama frajda, ale ja jednak od czasu do czasu potrzebuję urozmaicenia również w wodzie. Dobra, to tyle. Trzymajcie się. Cześć.